lutym mieliśmy okazję sprawdzić w akcji notebooka MSI GS60 Ghost. Teraz przyszła pora na nowszy model. Zobaczcie, jak prezentuje się i co potrafi MSI GS60 6QE Ghost Pro. Laptop jest przedstawicielem gamingowej serii, o czym przypomina charakterystyczne logo na tylnej obudowie. MSI jest jednak subtelne, jeśli chodzi o komputery przeznaczone dla graczy, dzięki czemu urządzenia nie wyglądają jak choinki z milionem rozpraszających światełek. Nie inaczej jest w przypadku Ghost Pro. Smukła, elegancka, aluminiowa obudowa sprawia, że komputer prezentuje się bardzo dobrze. Pozostało stylowe ogłębienie na tylnej części klapy, choć znów zapomniano o centralnym zawiasie, przez co środkowa jej część potrafi się wyginać pod naciskiem. Na obudowie znajdziemy kilka portów. Jeden USB typu C, czytnik kart pamięci, wyjście HDMI, mini DisplayPort i kartę sieciową Killer GB LAN z technologią Killer Shield. Do tego Kensington Lock, port do zasilacza 2 USB 3.0 oraz pozłacane porty audio. Wnętrze niewiele różni się od tego znanego z GS60. W górnej części znajdziemy delikatnie podświetlony przycisk Power, zaraz pod nim otwory przykrywające głośniki DIN Audio, bardzo dobrze radzące sobie zarówno z filmami, grami, jak i muzyką. Za klawiaturą ponownie odpowiedzialna jest firma SteelSeries i znów mamy do czynienia z bardzo przyjemną konstrukcją. Klawisze mają niski skok, są ciche i pisze się na nich niezwykle przyjemnie. Stylu dodaje oryginalny, choć czytelny font. Klawiatura jest podświetlana i tylko w standardowym ustawieniu przypomina tęczę. Podświetlenie można w pełni personalizować, świetnie sprawdza się tryb growy, bajerem jest tryb audio, możemy natomiast samemu definiować makra, dzięki czemu spektrum możliwości jest nieograniczone. Błyszczący ekran to mierzący 15,6 cala UHD o maksymalnej rozdzielczości 3840x2160 pikseli. Mamy więc do czynienia z ekranem 4K. Szerokie kąty widzenia, naprawdę świetne odwzorowanie kolorów i bardzo dobry kontrast. To jeden z najlepszych ekranów, jakie ostatnio widziałem w przenośnych komputerach. Dzięki Matrix Display do komputera możemy ponadto podłączyć aż 3 monitory. Notebooka napędza najnowszy procesor Intel Skylake i7 szóstej generacji, 16 GB pamięci RAM DDR4 i karta graficzna GeForce GTX 970M z 3 GB pamięci RAM na pokładzie. W benchmarkach sprzęt radził sobie bardzo dobrze, podobnie jak w grach. Przetestowaliśmy kilka nowszych pozycji przy wysokich ustawieniach oraz rozdzielczości Full HD. Z komfortową zabawą w 50-60 klatkach na sekundę nie było najmniejszych problemów. Za kulturę pracy sprzętu w takich warunkach odpowiedzialny jest system chłodzenia Cooler Boost 3, który bardzo dobrze spełniał swoją rolę. Może spód obudowy nie był najchłodniejszy, ale górna jej część była na tyle chłodna, by nie powodować nawet minimalnego dyskomfortu. Sprzęt potrafi jednak czasem dość mocno zawyć, wydmuchując z wnętrza gorące powietrze. Testowany GS60 Ghost Pro posiada szybki 256 GB dysk SSD przeznaczony na zainstalowanego Windowsa 10 i 1 TB dysk HDD, który powinien w zupełności wystarczyć na magazynowanie danych. MSI GS60 6QE Ghost Pro jest wydajny, ładny i elegancki. Sprawdzi się zarówno jako laptop do grania, jak również stylowy sprzęt, który nie wstyd wyciągnąć na spotkaniu biznesowym. Waga 2 kg to niewiele jak na tak duże urządzenie, nie powinniście mieć więc problemów z zabraniem go w podróż. Nowego Ghosta używało mi się świetnie, zarówno do pracy jak i grania. Miejcie jednak świadomość, że nie jest to tani sprzęt. Jego cena zaczynać się bowiem będzie od 7200 zł.